witajcie w dzisiejszym odcinku. Z tej strony hodowla Macieja. W dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać kurczaki, które wylęgły mi się z inkubatora. Mają już one 2 dni, niektóre 1 dzień, a niektóre parę godzin. Ale to chyba tylko ten ma parę godzin. Reszta już mają 1 albo 2 dni, bo kluły się we wtorek, a dzisiaj jest czwartek. Tutaj jest właśnie 10 kurczaków, a w inkubatorze było 20 jajek. Nagrałbym Wam jakieś ujęcia z inkubatora, tylko tyle, że wiecie, w sensie ja nagrałam takie ujęcia właśnie z inkubatora, tylko wszystko, tak powiem, przeze mnie, wiecie, przepadło. To znaczy ja już, wiecie, sobie montowałam film, wszystkie nagrania miałam ponagrywane, no i montowałam sobie film. No i nie pomyślałem, wiecie, jestem już trochę zmęczony dzisiaj po całym dniu, bo już jest ogólnie wieczór, no ale no byłem zmęczony, jak montowałam sobie ten film, no i trochę właśnie nie pomyślałem, tak powiem, co się może stać. No i akurat tak zrobiłem, że mi się po prostu wszystko wykasowało, te nagrania wszystkie, no i wiecie, no i niestety, no przepadły te nagrania, a dzisiaj już inkubator wyłączyłem, jajka, które nie były zaaranżone, wyrzuciłem, no i już tak naprawdę nie nagram Wam żadnego nagrania z inkubatora, no ale wybaczcie mi, wiecie jak to jest, no wiecie, musicie mi to wybaczyć, tak się zdarza. Akurat, wiecie, byłem zmęczony, no i nie pomyślałam, że po prostu takie coś może się tak naprawdę stać. No i wiecie, no stało się, ale mam nadzieję, że ten film nie będzie się dużo różnił od tamtego. Zauważyłam, że u jednego z kurczaczków, znaczy jeden z kurczaków ma takie, wiecie, ja nie lubię ogólnie ich łapać, bo one bardzo panikują, ale zauważyłam, że ma takie wykrzywione paluszki. Ma proste łapki, ale wykrzywione paluszki. Zobaczcie, jak on chodzi. Ma, tak moim zdaniem, dosyć bardzo te po prostu paluszki powykrzywiane. Ogólnie ten papier tutaj, co jest, ja go dzisiaj zmieniałem. Dostają też kurczaki jajeczko, muszę im umyć. No i tutaj mają wodę. Tak właśnie ze słoika i w ogóle, wiecie. Tak, po prostu stwierdziłem, że będzie tak najlepiej. No ale ogólnie kurczaków jest 10 na 20 jajek, no więc jak na moją po prostu pierwszą inkubację w życiu, to i tak jest fajnie. Jak chodzi o parę kurczaków, to na przykład weźmy sobie tego. Widzicie, że ma on opierzone nóżki. Całe czarne i opierzone nóżki. Trochę się tak naprawdę zdziwiłem, bo nie mam takiego koguta, który ma opierzone nogi. Ale mam koguta, który jest mieszanką Silki z hamburgiem. A Silka, kura Silka ma właśnie takie opierzone nóżki. Jeszcze myślę, że u tego kurczaczka i może u tego będą one miały taką czuprynkę na główce, wiecie. Jakby taką czapeczkę z pierzy po prostu. Tutaj są 2 lekhorny, 2 kury rasy lekhorn, oczywiście mieszanki, ale no mieszane są, ale nie są czysto rasowe, no ale są lekhorny. 2 były, 5 jajek było w inkubatorze, no ale niestety 1 nie było zarężone. 1 kurczak lekhorn oczywiście zdechł w jajku. No nie chcę tak się brzydko wyrazić, po prostu umarł. Umarł, nie wiem dlaczego, no ale wiecie, już patrzyłem, no to tak naprawdę to jajko już obumarło wszystko w środku. No jak to jajeczko powoli rozbiłem, no to w środku był taki normalny kurczak, o jak ten, tylko mokry. No ale już niestety nie żywy, także no szkoda, bo byłoby ich 11, no ale jak na moją pierwszą inkubację w życiu, no to i tak to jest dobry wynik. Trzymam je w domu, pod lampą, żeby miały ciepło i w ogóle.
Słyszałam, że muszą mieć one 35 stopni pod lampą. Wiecie, ze względu na to, że są w domu, to nie mają takiego zbyt wielkiego pudełka, ale jak na razie mi to wystarczy. Potem przeniosę ich do takiej klatki po królika, wiecie, żeby trochę miały więcej miejsca. Póki co tyle im starczy, bo one już są w tej chwili zmęczone. Idą sobie już tutaj się kładą, idą sobie spać. No ogólnie po prostu jest wieczór, ja też jestem zmęczony, ale ogólnie już właśnie sobie zasypiają. Daję im jajeczko, może niedługo im troszkę dosypię witamin do tego jajeczka, no i wodę normalnie czystą, no i sobie tu piją, jedzą, no i tak się chowią. Mam nadzieję, że to po prostu się ładnie, wszystko się po prostu ładnie odchowa, że nie będzie tutaj wielkich problemów tak naprawdę z tą moją hodowlą i tutaj w ogóle z tymi zwierzakami. No i to chyba już na koniec tego dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że spodobał Wam się. Chciałbym, żebyście zasubskrybowali mój kanał, dali łapkę w górę i kliknęli dzwoneczek. Ja życzę Wam miłego dnia, żeby Wasza hodowla, jeżeli macie jakąś hodowlę albo ogólnie jakieś zwierzęta, życzę Wam, żeby też bardzo ładnie się trzymały, żeby żadne z Waszych zwierzątek nie zachorowało, nic mu się po prostu nie stało, żeby żyło długo. No i żebyście po prostu byli zadowoleni ze swoich zwierząt, żebyście mogli obserwować, jak one się zachowują, zdobywać nową wiedzę na temat tych zwierząt albo ogólnie roślin, bo rośliny, wiecie, też są żywymi organizmami. Także no, wiecie, życzę Wam miłego dnia, dziękuję za obejrzenie tego filmu i żegnam Was. Thank you.